Witamy Państwa ponownie w Arenie Ursynów w Warszawie na ulicy Pileckiego 122. Wszystkich serdecznie zapraszamy na finał gier Yonex Polish Open. W tym momencie możemy obserwować grę naszego mixta numer 1, numer 2. Robert Matusiak, Nadjeżna Zięba oraz Wojtek Skudarczyk i Agnieszka Wojtkowska, a komentować dla Was będą Jacek Jagodziński oraz Janek Rudziński. Jest to pierwszy finał w dniu dzisiejszym. Machamy właśnie w tym momencie do Was. Jest to pierwszy finał w dniu dzisiejszym. Zaczynamy od konfrontacji dwóch najlepszych mixtów polskich. Ostrzyliśmy sobie apetyty tutaj przez trzy dni, że uda się mieć polski finał. No i wczoraj po bardzo dobrej grze Szkudlarczyka i Wojtkowskiej w półfinale z Anglikami to nasze marzenie się ziściło. Tak, tak, dokładnie. Jesteś bardzo szczęśliwy. Zresztą możemy oglądać obie nasze pary po bardzo ładnych grach w poprzednich rundach, także obie zdecydowanie zasłużyły. No nie ukrywamy, kto tutaj jest faworytem, aczkolwiek mamy małą niespodziankę, jak na początku pierwszego seta, 8-5, wygrywają młodsi zawodnicy. Bardzo dobrze rozpoczęli tutaj, bez tremy. Bez kompleksów, dokładnie, tak, przed bardziej tuzowanymi. Spokojnie grają bez nerwowości. Dla mniej zorientowanych widzów przypomnijmy, że Robert Matusiak, Nadia Zięba to aktualni mistrzowie Europy w grze mieszanej. Tak, tak, numer jeden. Tak, w tej chwili numer 7 na świecie, już byli też numerem 1 rankingu światowego. Skudlarczyk Wojtkowska trochę niżej, trochę, kilkadziesiąt pozycji niżej w światowym rankingu, ale to są znowu aktualni mistrzowie Polski. Dokładnie, no i rozstawiani są na tym turnieju z numerem 4. Wczoraj mordercza 3-setówka w półfinale z Anglikami. W trzecim secie nasza para prowadziła 13, jak pamiętam. Tak, 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 rozluźnili się chyba, tak, 20-18. Pogoń Anglików i 21-18. Także było niestety... Niestety, bo musieliśmy się oczywiście denerwować niestety, blisko tej dogrywki dwupunktowej. No, pamiętamy, jak na przykład Michał Rogalski w eliminacjach jeszcze potrafił z 19-10 w trzecim secie. Przegrywając 19-10 wygrał spotkanie. Wygrał całe spotkanie, także takie rzeczy się zdarzają. Widzieliśmy tutaj błąd odgwizdany Robertowi Mateusiakowi. Sędzia serwisowy pokazał, że lotka była w momencie uderzenia za wysoko. I tak 10 punkt Szkudlarczyka Wojtkowskiej. No widzieliśmy to, Ziko jest niesamowicie szybki, wskoczył na lotkę, na siatkę. Troszeczkę za wysoki serwis Wojtka, od razu Robert wykorzystał bez problemu, zdobył punkt. Wczoraj chwaliłem Agnieszkę Wojtkowską za to, co pokazywała z mixta, bo naprawdę rozgrywała dobre spotkania. Tutaj też widzę w tym meczu w zasadzie nie popełnia błędów, dosyć dobrze sobie radzi przy siatce, bardzo dobrze się ustawia, rakieta w odpowiednim momencie wędruje do góry, bardzo dużo lotek przechwytuje, tak jak wczoraj przechwytywała, czuła tą grę, wchodziła w dobrym czasie, wszystko to bardzo dobrze wyglądało. Tak, tak, no jesteśmy pod wrażeniem gry tej polskiej zawodniczki. No tutaj powoli ta przewaga niweluje się i pewnie tak będzie. No utrzymać naszym młodszym zawodnikom grę na najwyższym ze swoich dla nich dostępnym poziomie będzie trudno. Na pewno przez całe spotkanie tutaj rozpoczęli bardzo dobrze, ale no tak jak Janku mówisz, będzie ciężko im cały czas grać. Na tym wysokim poziomie, tak. Ich najwyższym, prawda? Oni musieliby zbić się na wyżyny swoich umiejętności, a z kolei para Nadia z Zikiem musieliby mieć bardzo słaby mecz, żeby tutaj coś się mogło niedobrego zdarzyć. 9-10. No, ale to wszystko teoria. Miejmy nadzieję, że może tutaj będzie jakaś malutka niespodzianka. Jakiś set wygrany przez Agnieszkę i Wojtka. No zobaczymy, jak to się potoczy. Teraz mamy przerwę 11-9. Po każdych 11 punktach w połowie seta mamy przerwę, która trwa około minuty. Zawodnicy tutaj mogą się konsultować z trenerami, napić. No tutaj trenerzy nie podchodzą w tej chwili, no jest to zrozumiałe, ponieważ to są dwie polskie pary, więc
więc trenerzy muszą zostać neutralni. Zawodnicy radzą sobie na pewno znakomicie sami, muszą przeanalizować teraz grę, to co się wydarzyło przez pierwszą połowę seta. No, obie pary też się na pewno doskonale znają, oni na treningach grają ze sobą bardzo często, jeżeli aktualnie są w tym momencie razem w Polsce, także doskonale znają swoje błędy i walory. To rzadko w kraju mają okazję rywalizować, no bo są to pary, które jeżdżą po Europie, po świecie, także w Polsce w zasadzie nie grywają. Tutaj jedyną okazją oglądania naszych najlepszych, wszystkich naszych najlepszych zawodników jest właśnie Polish Open, czyli międzynarodowe otwarte mistrzostwa Polski, jak również drugą taką dużą imprezą są indywidualne mistrzostwa Polski, które będą rozgrywane w tym roku pod koniec kwietnia, 26-28 kwietnia. Tamte pary również będą się mogły spotkać, a tytułu będą bronili Szkudlarczyk z Wojtkowskiej. 10-11, no jedno oszkodzili tylko naszych mistrzów Europy od dogonienia swoich młodszych przeciwników. Błąd serwisu, teraz punkt dla Agnieszki Wojtka. Widzimy koncentrację na twarzach zawodników, to niesamowicie ważny moment, ten początek. Serwis, początek akcji. Serwis, odbicie, trzecia lotka. Dokładny atak serwisu i lotka pod samą linię. Wojtek chyba myślał, że to będzie out. Teraz widzieliśmy konsultacje Nadi i Roberta. Ustalają taktykę na najbliższą akcję. Rodzaj serwisu i później to, co będą grali. To, co Janek wczoraj wspominałeś, Nadia w tej parze z Robertem bardzo często grywa z tyłu. Tutaj dla też mniej wytrawnych widzów przypomnijmy, że mixed jest taka gra, gdzie kobieta gra głównie pod siatką. Mężczyzna natomiast operuje z tyłu kortu, większość tego kortu ma do zagospodarowania, musi sobie radzić, ale nie jest to w 100%. Nie wygląda w ten sposób, także kobiety często są wyrzucane do tyłu, starają się mężczyźni, żeby kobiety odsunąć od siatki, wtedy mężczyznę teoretycznie tego z mocniejszym atakiem sprowadzać do siatki i mają, robią sobie przewagę. Tak, ale tutaj w tej parze to może być zgubny, ponieważ Robert jest znakomity na siatce, on tam jest szybki, na jego wzrostu. Natomiast Nadia też nie należy do zawodniczek, która nie ma mocnego smeczu tak naprawdę. Ona tutaj ma petardę w ręce, także to czasami przynosi skutek, nawet takie ustawienie. 14-11, no ciekawie, 15-17. Ciekawie, zaczyna się tutaj u nas robić. Troszeczkę tak zbyt wolno widzę. Robert jakoś wszedł w ten mecz. Wydaje mi się w tej chwili, że jeszcze nie jest do końca na swoich, obrotach wysokich. No ale dobrze, trzeba przyznać, że mamy drugi mixed, prawda, w Polsce, który w tej chwili nawiązuje walkę i tutaj myślę, oni nie są, ich kariery jeszcze w Europie mogą rozbłysnąć. No jest na to szansa, to nie są jacyś starzy, że tak brzydko powiem, zawodnicy. Nie przekroczyli 30, do tej 30 jeszcze mają sporo czasu. A jak wiadomo, w grach podwójnych, na czego Robert jest najlepszym przykładem, czym starszy zawodnik, jak wino, tak? Czym lepszy. Starszy, tym lepszy. No Robert 34 lata. Ma i planuje jeszcze zagrać na następnej olimpiadzie. Tak. Także to będzie pewnie jego już czwarta olimpiada. Jak nie piąta. Piąta, chyba piąta mi się wydaje. 17-11, no. Zanosi się na małą niespodziankę w pierwszym secie. No tak, to jest jeszcze pierwszy set. To byśmy zrozumieli tutaj, jakby tak się skończyło, jak mówisz, ale jakby to był mecz wygrany dla tej młodszej pary, to już by była sensacja na pewno. Bez wątpienia. Bardzo dobrze to, co mówiłeś, Robert, jest niesamowicie szybki przy tej siatce. W pierwszej połowie kortu w zasadzie był nie do przejścia, w trzy szybkie zagrania.
i zdobywa punkt. Muszę zwrócić uwagę, jak oni szybko tam nadgarstkiem i palcem uderzał tą lotkę, to jest takie krótkie, szybkie uderzenie, a jak szybko lotka leci. Tutaj nie ma, a odbędzie, nie ma niepotrzebnych ruchów zupełnie. Tu każde uderzenie jest doskonale zaplanowane i ma swój sens. Także proszę na to też zwrócić uwagę. 18-13, tylko trzy oczka dzielą Szkudarczyka i Wojtkowską od wygrania pierwszego seta. Ładne akcje Wojtkowskie, tak, to tak, mówiłeś tak, właśnie tak. Wcześniej. Właśnie wiesz, z góry łapie te lotki, w dobrym momencie rakieta wędruje do góry. Wczoraj mnóstwo takich akcji rozgrywała, gdzie we właściwym czasie wchodziła, przecinała lotki i mocnymi uderzeniami zdobywała punkty. My natomiast chcieliśmy bardzo serdecznie wszystkich zaprosić do Areny Ursynów na warszawskim Ursynowie, na Yonex Polish Open, na ulicę Pileckiego. Dzisiaj okazja, żeby obejrzeć ostatnie pojedynki. Jeszcze oprócz tego finału mamy cztery inne mecze. Tutaj potrwa ten turniej prawdopodobnie dziś do około 13-14. Może dłużej, zależy ile te pojedynki będą trwały. Natomiast no, grają zawodnicy czołówka krajowa, europejska i światowa w tej chwili. Także publiczność powoli napływa. No ciekawy na pewno będzie mecz naszej polskiej pary deblowej, tak, to Waha. Trzeci finał dzisiaj. Zagrają z Japończykami. Ale to może zaraz wrócimy do tego pojedynku. Tutaj. Ale to jest poprzednia siatka. Tak. Tutaj końcówka, najważniejsze lotki w tym secie w tej chwili będą rozgrywane. 19-15, serwować będzie Nadia. Kolejne ustalenie, co zagrają. No jest to na pewno para mocna psychicznie, także tutaj jeszcze możemy się spodziewać wszystkiego w tym secie. Tak, no to są już zawodnice bardzo doświadczeni. Prosty błąd. Błąd, ale tutaj Robert patrzył w górę, prawdopodobnie lotka wpadła na te nieszczęsne lampy. Tutaj no, oświetlenie na hali nie jest super badmintonowe, prawda? Także dużo jest tych halogenów. Lotka często, jeśli wpada na taką lampę, to niknie zawodnikowi z oczu. No, pamiętamy tą sytuację z wczoraj, kiedy Przemek Wacha miał lotkę metr od siatki, takiego balona w górze i no, to jest powinien być 100 na 100 skończone, a prawdopodobnie właśnie przez lampę nie trafił. No ale... Oj. No właśnie, to samo. No i proszę Państwa, mamy malutką niespodziankę, znaczy mamy niespodziankę, malutką sensację. Tak, dokładnie. Sensacja wisi w powietrzu. Wisi w powietrzu, tak. 21-15, Szkudlarczyk Wojtkowska w pierwszym secie. A powracając do tego, co nas jeszcze czeka w dniu dzisiejszym, to kolejnym finałem będzie singiel panów. Tutaj zobaczymy 30 na świecie Tajwańczykach Siu w pojedynku z Wladimirem Malkowem. Aż będzie bardzo ciekawy mecz, bo zawodnicy prezentują kompletnie odmienny styl. Siu to niski, szybki, dynamiczny zawodnik. Malkow duży zasięg, wysoki, typowo europejski gracz. A później myślę, że to finał, na który wszyscy czekają tutaj. Czeka cała Polska, cała Arena Ursynów. I my również. No, uwielbiamy patrzeć na tą parę, naszą deblową, jak chłopaki tam się razem pobudzają, jak cały czas tam adrenalina jest podnoszona do góry. Także zagrają z japońską parę Kamata Suzaki. Takeuchi. No, nasza para jest rozstawiana tutaj na tym turnieju z numerem 3. Będą na pewno mieli bardzo ciężko, ale liczymy na doping naszych kibiców. To bardzo uskrzydla. Ja wiem, że tak jak rozmawiałem z chłopakami wczoraj, oni bardzo lubią grać tutaj dla polskiej publiczności. To też im pomaga, te punkty dzięki temu cały czas zdobywają. I wracamy po krótkiej przerwie na kort centralny numer 1. Zapamiętam jeszcze początek turnieju, kiedy tych kortów było 5. Tak. I systematycznie, jak to jest powiedzieć, one znikają. A turniej trwa od czwartku już. W czwartek były eliminacje cały dzień, od piątku turniej główny.
Tak, Robert znowu panuje nad siatką. No tutaj mają ciężko go przebić, przejść przez niego tymi płaskimi, mocnymi drive'ami. Jest to ciężkie do zrobienia, żeby go minąć. To jest tak szybki zawodnik. Tutaj widzieliśmy niesamowity czas reakcji Nadii. Jest zawodniczka z super czasem reakcji. Myślę, że w sprincie też w lekkiej atletyce mogłaby sobie poradzić. Tak. No, Mateusiak, krzywka Zico, zaczynał od piłki nożnej. Stąd właśnie to przezwisko brazylijskiego piłkarza. Dlatego do tej pory się utrzymuje Zico. No, jest niesamowicie szybki. Miałem okazję z nim nieraz grać i trenować. No, jest błyskawica na korcie. Mocne uderzenie, dokładnie gra tam, gdzie chce zawsze. Także teraz przyjemnie się trenuje i gra. No, niekoniecznie przeciwko takiemu zawodnikowi. Wybrał badminton, a nie piłkę nożną. No, z tego jesteśmy bardzo szczęśliwi. I tutaj dobry początek, 3-1. No, mieliśmy podobny przypadek z Janowiczem, który wywiadził zielonego dla francuskiej telewizji, pytany, jaki by był drugi sport, jakby nie uprawiał tenisa. To badminton. Szkoda tego talentu, ale mamy takie warunki fizyczne. Warunki fizyczne. Ma niesamowite. Potężne. Tak. 4-1, także tutaj chyba już tak, Robert z Nadią, koncentracja stuprocentowa. No, bardzo bym się zdziwił, gdyby tutaj było teraz inaczej. No, na plus młodszej pary też przemawia na pewno to, że oni chcą się pokazać przed nowym trenerem, przed polską publicznością, że też potrafią grać. No i mamy tego przykład, że potrafią, także super, udaje im to się doskonale. No tutaj myślę, nie mają obciążenia psychicznego w tej chwili, no zrobili wynik, weszli do finału. Tutaj przecież nikt na nich nie stawia, że oni muszą ten mecz wygrać, także grać mogą na luzie. Dużo łatwiej się gra wtedy. Właśnie tak, pokazali we wcześniejszych pojedynkach, że są na wysokim poziomie, także... Także myślę, że są zadowoleni ze swojego występu już w tej chwili. A jeszcze pierwszego seta mają na swoją korzyść, także jeszcze wszystko może w tym meczu się wydarzyć. Natomiast no, Robert z Nadią muszą, tak? No, muszą. Wszyscy liczą, bo to numer jeden, tak? Muszą. Faworyci, no los faworytów jest zawsze ciężki. Ale ładnie tutaj Zico zagrał. Dokładnie tam w Agnieszkę, gdzieś w okolice szyi, ona nie miała jak tego tak, wybić. Tak, wyższy taki smecz, te lotki kierowane wyżej są trudne do odbioru. Zawodnik zawsze czeka nisko na nogach, gdzieś tam czeka, że ta lotka spadnie w okolicach poniżej kolan, prawda? Ależ potężne uderzenia Wojtka. Widzieliśmy go z tych wcześniejszych meczach właśnie, jak potrafi mocno uderzyć w parze z Łukaszem Moreniem. No Moren też nie należy do małych chłopców, także potrafią razem stworzyć niesamowitą parę, która bardzo mocno ma silny atak. Tak. No tutaj dobry, niesygnalizowany, długi serwis. Nadia się pomyliła. No, ale już tylko 2 punkty różnicy. No. Dzieje się. Na pewno. Nie jest to dzień dzisiaj Zica. No bez wątpienia. Prawda, błędów jakich zrobił, takich prostych. No z samej końcówce pierwszego seta, ile było takich akcji. Tutaj znowu. No lekko ospały dzisiaj. Tak, jest. No Wojtek sam się teraz zaśmiał, bo dobrze wie, że tak. Robert tak nie popełnia takich błędów normalnie. Także korzystają ile mogą. Ale już nawet się broni. Tak, obronę ma bardzo, naprawdę. Fantastyczne. Strasznie lubię oglądać, jak gra. Tutaj tą ręką potrafi wszystko zagrać, naprawdę. Oj, out będzie. No spóźnia się Robert, spóźnia się przy tych uderzeniach, czyli to jest to, no, łączy się z tym, co wspominaliśmy wcześniej, prawda? Jest nie do końca
na najwyższych swoich obrotach. Nie no, jest to jego bardzo zły dzień. Ja nie widziałem. Widziałem trochę tych meczy Roberta w przeszłości, żeby popełniał tyle błędów, jeszcze nie widziałem. No i 7-6. Było ile? 6-2 chyba. 6-2 było, tak. Że 5 punktów z rzędu. Przy żadnym Roberta i Nadi. Ale ładnie tutaj Agnieszka wybroni obronność. Szkoda. Ale to są właśnie takie, widzisz, mocne grane lotki, mocno na siatce, które nawet jeśli ta loteczka troszeczkę trąca taśmę, to przechodzi na drugą stronę. I tutaj opłaca się zawsze wchodzić, mocno uderzać, a nie spychać delikatnie jakieś loteczki bojaźliwie. Jest to zawsze szansa na punkt. Teraz przerwa, sędzia ma prawo na prośbę zawodników udzielić im kilkunastu sekund przerwy, gdzie można otrzeć pot, można napić się. Także zawsze co kilka punktów zawodnicy też mogą o taką przerwę poprosić, ale tutaj już zgodę musi wyrazić sędzia. Okrzyki zagrzewające do boju. Out. Wojtek to wysoki zawodnik o dużym zasięgu i tacy zawodnicy jak atakują z wyskoku, to jest to bardzo trudne w obronie, ponieważ oni tą lotkę trafiają w wyższym punkcie. Co za tym idzie, ta lotka spada po stronie przeciwników troszeczkę bliżej. Mhm. Także tacy wysocy zawodnicy utrudniają grę w obronie jeszcze bardziej. Utrudniają, dokładnie. No i tak samo przy skrócie, prawda? Tak, lotka krótszą drogę, bliżej spada siatki. Także bardzo ciężko się gra. 9-7. Tam się stało Szkularczykowi w palec. Wiesz, ja może jakieś otarcie czy coś, co często występuje przy grze, owika być może jest jakaś wadliwa. Będzie out. 8 punkt. Muszę ci powiedzieć, że ciekaw jestem, jak to się dalej rozwinie, bo dosyć dziwnie przebiega to spotkanie. Tak, ja też. Nie ma jakiegoś szaleńczego tempa, tutaj się nikt nie denerwuje, spokojnie grają, znaczy, teoretycznie spokojnie grają, prawda, ale te punkty raz jedna para, raz druga para. No tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, oni nie mają nic do stracenia w Łodzi, natomiast tutaj powoli może zacząć się wkradać nerwowość poczynania naszego pierwszego mixta. Oni są pewni swoich umiejętności, no ale bywa taki moment, kiedy zaczyna się robić niebezpiecznie, tak? Pierwszy sygnał to było przegranie pierwszego seta, tutaj cały czas równowaga, blisko jeszcze punkty obu par, także muszą teraz mocno przyspieszyć, jeżeli chcą. Teraz mamy przerwę po połowie drugiego seta, 11-8 dla mistrzów Europy. Kibiców widzę coraz więcej. Tak, serdecznie zapraszamy. No, myślę, że apogeum będzie na meczu naszych deblistów z Faliny Wachy. Zresztą proszę Państwa, no, ktoś, kto się interesuje badmintonem, jest to jego życie, jego sport, no to ja nie widzę innej opcji niż oglądanie dzisiejszych finałów na żywo. Oczywiście. I zapraszamy Państwa na nasz konkurs. Pytanie jest następujące. Jaki jest sport rakietowy najszybszy na świecie? A. Tenis ziemny, B. Tenis stołowy, C. squash, D. badminton. I odpowiedzi prosimy przesyłać tylko na adres mailowy polishopen@pzbad.pl.
To jest ostatni konkurs dzisiaj do wygrania, profesjonalna rakieta marki Yonex. Ostatni konkurs, bo te konkursy trwały przez cały turniej, także już parę tych rakiet było rozlosowane. Tak, już mieliśmy 20 zwycięzców. Przypomnijmy. Później się części transmisji. Natomiast na korcie numer 1 już 12 punkt Mistrzów Europy. Ale ładnie tutaj Nadia po przykoty. Samego nadgarstka z góry tam złapała tą lotkę, posłała ją po przeciwnej stronie kortu i zdobyła cenny 13 punkt. Tak, 14 punkt, tak? Tak, tak, tak. No tutaj widzieliśmy, Zico już od razu po uderzeniu widział, że ta lotka będzie leciała na aut, jeszcze kontrolował do samego końca. No i tak było. Tutaj za wysoko rzucona lotka na siatce, zdecydowanie nawet za wysoko. Nadia się nawet uśmiecha, no jej to się rzadko zdarza. No i tutaj musiał być ten 9 punkt. Tutaj zauważmy, że w badmintonie przy tym odbiorze serwisu zawodnik jest bardzo napięty. Tutaj trzeba być skupionym jak sprinter w blokach startowych, bo tu czas reakcji jest najważniejszy, także start do lotki, to co widzieliśmy w tej chwili. Robert wystartował dynamicznie i w następnym uderzeniu zdobył punkt. Także tutaj to napięcie, właściwe ustawienie na nogach, rozłożenie środka ciężkości, no jest to bardzo ważne, to trzeba wypracować na treningach. Każdy zawodnik ma tą pozycję troszeczkę inną. No musimy też pamiętać o tym, że właśnie tak jak miało to miejsce w tym momencie, zawsze można poznać lotkę długą, także trzeba być maksymalnie skoncentrowany. Nie można tak jak pójść. Mówisz właśnie, tak, tutaj zawodnicy stają na linii serwisowej, czyli na tej pierwszej, licząc od siatki, a mogą dostać serwis na koniec kortu, także tutaj ta odległość, no może tak w telewizji wydaje się krótka, natomiast to trzeba dwa duże skoki wykonać, żeby taką lotkę przechwycić. A trzeba stać blisko siatki, żeby można było zaatakować. Także no i straszyć tych swoich przeciwników, którzy będą serwowali. No na tym to polega. Już mówię na tym najwyższym poziomie, prawda? No bo młodsi zawodnicy, czy no nie, amatorzy mogą stawać troszeczkę dalej. Bo to jest kwestia przygotowania. No to są wielogodzinne treningi, tych gier podwójnych, singlowych, także mało tego, tutaj jest pewna specjalizacja. Są trenerzy tylko i wyłącznie od gier singlowych i od gier podwójnych. Zawodnicy to są zupełnie inne uderzenia, inny zupełnie trening. Inaczej wygląda trening, tak. Także dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, no, lebiści ćwiczą dużo tych płaskich lotek, smeczów, ustawienia właśnie, gry rotacyjnej. Singliści mają trening dużo bardziej taki wytrzymały, kondycyjny też. Praca nóg jest tam niesamowicie ważna. No i wiadomo, no tu i tu technika, dokładność, tak, i szybkość. 17-12, także już dosyć duża pięciopunktowa przewaga Roberta i Nadii. Out. Troszeczkę za nerwowo, za mocno chciała tą lotkę zgasić. Ładnie ta maga się na nogach ustawiła, od razu się odwróciła przodem do siatki, no zabrakło po prostu precyzji, ale jeżeli chodzi tam o pracę nóg i szybkość, no ona zresztą bardzo się poprawiła, ja pamiętam już sprzed 3 lat, dużo wolniej się poruszała po korcie i tak, te ruchy były takie, jest bez wątpienia. Także szybkość, tutaj technika i nogi zdecydowanie poszły do przodu u Agnieszki, także super.
No ładne, tutaj fajna wymiana, fajne kontry, obrona, dobra, ustawienie. Tutaj takie pudełeczko, do którego sędzia sobie wrzuca zużyte lotki. Też przypomnijmy, że tych lotek na jednym spotkaniu idzie bardzo często kilkadziesiąt. Jak wielokrotnie mówiliśmy, lotki to jest największy koszt uprawiania badmintona. Wszystko inne nie jest drogie, natomiast lotki, te, którymi tutaj zawodnicy grają, to jest kosztem stu, kilkudziesięciu złotych za pudełko, za 12 sztuk. No, lekko liczę, 10 złotych sztuka lotki. Tak, no a widzimy, jak często zawodnicy wymieniają na takich turniejach lotki. Jedna, dwie akcje i często lotka jest zmieniana. Wystarczy, że tam lotka odpadnie piórko, czy tam się nawet podłamie, albo będzie trochę za wolna, za szybko, już się nie da nic zrobić. No, trzeba ją zmienić. Widzimy, że zawodnicy zawsze grają takimi samymi lotkami. No, wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ta lotka była za szybko lub za wolna. Zawsze musi mieć tą samą prędkość i o to tutaj chodzi. Oczywiście gracze rekreacyjni, amatorscy czy dzieci grają bardzo często lotkami nylonowymi, syntetycznymi. To są lotki takie, które zbudowane są najczęściej z korka, a koszyczek jest plastikowy. Tutaj natomiast w tych lotkach piórowych jest korek, w który są wetknięte piórka. Tak, że nie chcemy straszyć Państwa i serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby zacząć grać. Lotki plastikowe nie są drogie, nie zużywają się. Także od bardzo razu trwałe. Tak. Trwałe, także ten kosz odpada. Rakiety. Można kupić pudełeczko za 30 kilka złotych i tym bardzo pudełkiem dobrze sobie parę miesięcy trenować swobodnie. Rakietki można dostać takiej przyzwoitej klasy, już tam od 80 zł powiedzmy. No natomiast te, którymi grają zawodnicy, to jest koszt około 500-600 zł. No i decydujące teraz lotki drugiego seta, 19-15 dla Mateusza Kajzięby. I lotka setowa. No będziemy mieli tego trzeciego seta. Jak byś prognozował wynik, powiedz? Jest to trudno określić, ale bardzo ważne będą pierwsze punkty na pewno w trzecim secie. To, co, jak to się zacznie. W tym secie, o ile Robert z Nadią od razu odskoczyli na 2-0, 3-1 i ta lekka przewaga się utrzymywała. Natomiast jeśli by Wojtek z Agnieszką objęli prowadzenie, to myślę, czym bliżej końca meczu, tym będzie bardziej nerwowo ze strony Roberta i Nadii. No to nie sprzyja, wiadomo, nerwowość nie sprzyja temu, żeby była dokładność, szybkość. Także zobaczmy. No ciekawie, dobrze, że jest ten trzeci set, bo mecz, gorzej jakby to było jednostronne widowisko, takie jak miało miejsce w półfinale, gdzie Szwedzi skreczowali w pewnym momencie, w ćwierćfinale Robert z Nadią również pokonali Ukraińców do 11-8, w drugiej rundzie Rosjan do 11-12, no to były spotkania bardzo jednostronne. Tak, no tutaj jeśli tylko uda się naszej młodszej parze utrzymać koncentrację, są w stanie nawiązać walkę, nie mówię o wygraniu seta, ale nawiązać walkę. Trochę się o to obawiam, ale tak jak mówiliśmy, nie mam nic do stresenia. A my przypominamy o pytaniu konkursowym, jaki sport rakietowy jest najszybszy na świecie. Odpowiedzi to A. tenis stołowy, A. tenis ziemny, B. tenis stołowy, C. squash, D. badminton. Odpowiedzi wysyłamy tak jak od 3 dni na maila polishopen@pzbad.pl. Regulamin konkursu i wyniki też będą ogłaszane na stronie turnieju, jak również w czasie transmisji. I rozpoczynamy trzeciego seta. No, długa wymiana jak na pierwszą akcję meczu. Bardzo ładnie Agnieszka teraz zagrała po krosie na siatce.
Tak, bardzo, bardzo mocny mecz Roberta. Ten wyrzut po krosie był troszeczkę za bliski. Przepraszam Wojtka i Wojtek bardzo dobrze mocnym smeczem wygrał tą akcję. Ale długa akcja, początek dynamiczny tego trzeciego seta. Tutaj w tej akcji można było zaobserwować, jak pary przechodzą z obrony do ataku, jak występuje rotacja, to wszystko się zmienia. No mixed na najwyższym poziomie. Prosty błąd, lotka uderzona delikatnie ramą, już zabrakło dokładności. Bardzo dokładny tutaj Wojtek, myślał, że będzie krótszy serwis, puścił tą lotkę licząc, że Robert zagra out, no ale te serwisy są mistrzowskie. Błąd wywołany przez sędziego serwisowego, zniecierpliwienie Roberta. Krótka wymiana informacji z sędzią. Zawodnik ma prawo spytać się sędziego, jaki błąd popełnił. Sędzia musi udzielić tych informacji. Tutaj nie ma żadnych nieprzyjemnych sytuacji, ale trzeba wiedzieć. To warto zawsze robić, jeśli zawodnik nie jest pewien, o co sędziemu konkretnie chodziło w danej chwili. Bardzo ładnie Agnieszka też przechwyciła w tempo, weszła krótka lotka za siatkę. Trzy do trzech. No wyrównany początek, może to tak potrwa do końca. Już błąd Roberta w tej chwili prosty. Dużo, tak jak wspominał Janek wcześniej, dużo tych Robert prostych błędów dzisiaj popełnia, no nie jest to jego jakiś super dzień. No świetny, świetny odbiór, tak samo każdy, troszeczkę niedokładny, zbyt wysoki serwis Robert bezlitośnie wykorzystuje. Tutaj te serwisy w badmintonie w grach podwójnych muszą latać niziutko nad siateczką. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby lotka leciała 3-4 cm nad siatką, bo to już jest zbyt wysoko. Tacy zawodnicy jak czołówka krajowa czy to europejska, którą oglądamy w tej chwili, nie mają problemów z wygrywaniem takich akcji. Bardzo fajnie Robert tutaj dynamicznie wszedł, troszeczkę może zabrał Nadi tą lotkę, ale wykorzystał sytuację w trzecim, czwartym uderzeniu. Zdobyli punkt. 6-4. Jest szybka, Nadia jest niewiarygodnie szybka. Tutaj naprawdę na blisko siatki kobiety stoją w grze mieszanej przy returnie, podczas Robert serwuje, idzie return, Nadia bardzo często te lotki przechwytuje, to jest naprawdę poziom światowy. Bardzo mocny, dokładny atak w tej chwili i powoli odskakują, 8 do 4. Dziewiąty punkt. 9-4, no 5 punktów przewagi na tym etapie jest to już sporo. Znowu konsultacja, Robert szepnął coś do ucha Nadi. Teraz okres krótszych akcji. W tym spotkaniu rozpoczęliśmy mecz bardzo długą, widowiskową wymianą. W tej chwili troszeczkę okres króciutkich akcji, czyli serwis odbiór. No tak jak tu wcześniej wspominaliśmy też wielokrotnie podczas relacji Wipli, to są
pierwsze uderzenia są najważniejsze w grach podwójnych. Pierwsze 2, 3, 4 zagrania decydują o tym, jak dana akcja będzie przebiegała, kto wywalczy sobie pozycję atakującą, stworzy przewagę sobie. Także pierwsze uderzenie, no, zawodnicy trenują bardzo, bardzo dużo tych pierwszych uderzeń na treningach. To są żmudne, monotonne, czasem może ćwiczenia, ale to wykonują wszyscy na całym świecie, na każdym poziomie zaawansowania. Te ćwiczenia trzeba wykonywać i bardzo, bardzo dużo czasu na to poświęcać. Tak, no zawsze ostatnie 15 minut treningu to jest serwis i powtarzanie tych uderzeń, żeby one były właśnie później przynosiły efekty i były perfekcyjne na takich zawodach. No to są miliony powtórzeń wykonywane przy serwisie, no żeby dopracować serwis do tego, że każdy jeden praktycznie muska, siatkę, ta lotka przechodzi niziutko, no trzeba tych powtórzeń wykonywać dziesiątki tysięcy. Także tych elementów w badmintonie jest mnóstwo. To jest tylko serw, prawda, ale mamy przecież spiny, to te krótkie zagrania na siatce, cleary, to z końca na koniec, smecze i wszystkie pochodne tych uderzeń, także tego się robi naprawdę cała gama. Dobry atak Wojtka. No teraz trochę lepsza, szybsza akcja, dłuższa. Od razu publiczność się obudziła, przysypiająca myślę przez ostatnie kilka akcji. No tak, tak. Ale jest już kibiców sporo. Jest to pierwszy finał. Cieszy nas to. No my czekamy cały czas, myślimy, rozmawialiśmy przed tutaj tym mixtem właśnie o tym deblu. Jesteśmy bardzo ciekawi. O, widzimy teraz właśnie naszych kibiców u góry ekranu. Na dole to są te takie prasowe i VIP-owskie siedzenia. Ładnie. Miejsca dla zawodników, także tutaj na dół nie wszyscy mogą wejść, natomiast kibice, wstęp wolny, przypominamy, jest, nie ma biletów, także zapraszamy do Areny Ursynów. Jeszcze można spędzić tutaj miłe przedpołudnie. Całkiem fajna niedziela się zapowiada. Tak, tak. I biletów nie ma, można wejść, wstęp jest wolny, siadamy sobie na górze i kibicujemy Polakom. Tutaj ten mecz będzie powoli dobiegał końca. Następny będziemy mieli single mężczyzn, single panów i na samym po tym singlu panów, no a ten single zapowiada się równie ekscytująco, bo będzie grała pierwsza rakieta turnieju. A przypominam w tym momencie jeszcze o naszym konkursie. Jaki sport rakietowy jest najszybszy na świecie? A. Tenis ziemny, B. Tenis stołowy, C. Squash, czy może D. Badminton? Także zapraszamy wszystkich. Odpowiedzi prosimy przesyłać włącznie na adres polishopen@pzbad.pl. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.polishopen.pl. A na korcie finałowym 11-8 dla mistrzów Europy Mateusiaka i Zięby. Rozpoczynamy ostatnią część tego spotkania. No minął Agnieszkę, dokładny. Aj, sytuacja sporna, zobacz. Dokładny serwis, tak, ale sędzia wskazał boisko. Kort. To jest taki specjalny sędzia od tej liniowy, linii. Tak, to jest sędzia liniowy. Widzi doskonale, co się tutaj dzieje. Siedzi tak, na wysokości tej linii. Musi być tak ustawiony, żeby miał najlepszą widoczność. Sędziowie nie są jeszcze zmęczeni, to jest pierwszy mecz, także tutaj nie powinno być błędów. Wiadomo, pod koniec takiego turnieju, jak człowiek siedzi 8 godzin, to może już mu się tam przez oczami... Sędziów liniowych jest kilku. Przypomnijmy jeszcze, tak, jest sędzia prowadzący, to jest ten pan w tej chwili siedzący na stołku, na podwyższeniu. On musi być usytuowany powyżej siatki. To jest sędzia prowadzący. Później jest sędzia, to co teraz mamy pokazywane. Z drugiej strony naprzeciwko siedzi sędzia serwisowy, ten, który zabrał niedawno Robertowi serwis. On decyduje o błędach serwisu albo błędach odbioru. No i dookoła kortu są usytuowani na krzesełkach sędziowie liniowi. Każdy z tych sędziów ma swoją linię, swoje zadanie i on musi podejmować bardzo ważne decyzje. No często to są ułamki sekund na podjęcie decyzji, gdzie ta lotka spadła. Stąd zawodnicy czasami protestują. Jest to ważna rola. Sędzia musi być naprawdę skupiony tutaj przy tych szybkich meczach. No a pojedynek już trochę trwa. Zaczęliśmy kilka minut po 10, mamy już 10.54. Także będziemy świadkami na pewno godzinnego tutaj ponad pojedynku. Także mnóstwo energii zostawili tutaj, zostawią
nasze pary mixtowe na boisku. Cieszy mnie, że tutaj mieliśmy przyjemność komentować kilka dni te mistrzostwa. IPLA obszernie pokazuje od piątku, cały piątek, całą sobotę, cały dzień dzisiaj. Także super, bo no ci, no nie wszyscy mogą tutaj do Areny Ursynów przyjechać, zwłaszcza z innych rejonów Polski, mają osoby daleko do Warszawy, a mi przez tą transmisję mnóstwo meczy będzie dostępnych, można było to na live oglądać. Także jak rozmawialiśmy ze znajomymi, to naprawdę mnóstwo ludzi oglądało te pojedynki, ten turniej. No jest to super promocja badmintona. No nie wszyscy do hali mają dostęp, natomiast internet ma prawie każdy w tej chwili i można te mecze oglądać i będzie można jeszcze je oglądać w dalszym ciągu, prawda? Bo one będą dostępne na IPLE TV. No tutaj 13-11, zobacz Jacek. No właśnie, tak obserwuję, że niby się wydawało, ta przewaga jest dosyć spora. Ale tylko 2 punkty się zrobiły. Błąd. Też prosty błąd. W tej chwili Wojtka, szkoda troszeczkę. Bojowy okrzyk. Tak. No to znany jest Wojtek z tych okrzyków. No ja myślę, że tych okrzyków to będziemy mieli znacznie więcej na deblu, co? Tak. No tam się może tam dziać, proszę Państwa. No wczoraj pamiętamy przecież, jak chłopaki wyszli na mecz, jak tutaj od nich biło energią. Także na pewno będzie tutaj tak samo. Tak jak wczoraj też mówiliśmy, Przemek jest z tego znany generalnie. Z wybuchowego temperamentu tutaj. Adaś też niewiele mu teraz już ustępuje, chłopaki nakręcają się, tak, ale przyjemnie jest bardzo oglądać takie mecze, coś się dzieje cały czas. No to 15-12, myślę, że to nie jest jeszcze koniec. No niech powalczą, niech tutaj będzie ta ciekawa końcówka. Tak, no byłoby miło, co, dla publiczności, zwłaszcza jakby ten mecz był wyrównany do samego końca, może jakiś tiebreak? Jak na olimpiadzie. No właśnie, niestety nasi przegrali minimalnie, mają słodkę meczową nawet. Wielka szkoda, bo to był... No super, Robert zagrał, no. Tak. No nie ma na świecie zawodnika, który by tą lotkę mógł odebrać. Przy tak dokładnym zagraniu, szybkim, wysoko przechwycił przy siatce. Tak, dokładnie. Tam Wojtek jeszcze był kawałek dalej, gdyby był trochę bliżej, coś tam mógłby kombinować w akcie desperacji, ale ciężko. Tutaj zwrócił sędzia uwagę Nadi. Prawdopodobnie użyła ręcznika bez zezwolenia, nie spytała się sędziego, czy może zejść z kortu, podejść do termobagu. Sędzia od razu zainterweniował. Tak, musimy mieć tutaj pozwolenie sędziego na jakiekolwiek zejście z kortu. No jeżeli oczywiście pęknie nam naciąg, złamiemy rakietkę, czy nie daj Boże jakaś kontuzja, no to wiadomo, mamy prawo do tej przerwy, ale jeżeli schodzimy po prostu, nie pytamy się sędziego, zawsze ma to. Może mieć o to pretensje, także może pozwolić lub nie, to też jest decyzja sędziego. No ale Jasku, na pewno musimy pochwalić tutaj Szkularczyka i Wojtkowską za walkę. Jak najbardziej, wynik osiągnęli, a tu jeszcze się mecz nie skończył, także jeszcze może być różnie. Dokładnie. Dobrze, Agnieszka się naprawdę dobrze w obronie przemieszcza, bardzo szybko reaguje. Tak, odskakuje, bo to trzeba wykonywać małe kroki, często pół kroku odsunąć się, troszeczkę doskoczyć w lewo, w prawo, bardzo ładnie to robi, stąd znajduje się we właściwym miejscu i wbrew pozorom, mimo silnych ataków, radzi sobie znakomicie w obronie. 17-13. No muszą teraz młodzi znaleźć, złapać punkt. Próbować powalczyć jeszcze, no bo tutaj przy 18 punkcie będzie już bardzo ciężko. Aj. Podcięty smacz. Tak, bardzo ładnie, dokładnie. Też zwróciłem na to uwagę. Patrzcie, ładnie się bronią, prawda? Dobra akcja, widowiskowa naprawdę. Dużo ataków, znów przejście z obrony do ataku, raz jedna para w ataku, raz druga była.
Trochę uspokojenie. Trzymają Nadię z tyłu. No najdłuższa wymiana meczu. Szkoda, ale bardzo ładnie, duże brawa. Robert się cieszy, czuje, że ta wymiana była dobra. Wojtek też zadowolony. No super, panowie i panie. No, nie pozwolił sędzia, widzę. Na przerwę? Tak, chcieli przerwę, sędzia się nie zgodził. To jest polski sędzia. Nie znam tego sędziego, wydaje mi się, że to nie jest polski sędzia. No, nie znam tego pana. No, ale upiera się, nie? I koniec. Dziwna troszkę sytuacja, ponieważ no, po tak długiej akcji nawet nie chodzi o wypoczynek, ale trzeba otrzeć pot. Rakieta owijka często staje się dosyć śliska, także zawodnicy tutaj chcą skorzystać z ręcznika. No, sędzia nie wyraził zgody, według mnie bez sensu. Tak, powinien tutaj. Kort. To ładnie, brawo. Świetnie, no bardzo mi się podoba gra tutaj Szkudarczyka Wojtkowskiej, cały czas walczą. Zobacz, no, Nadia i Robert cały czas muszą na pełnej koncentracji tutaj grać. No, nie grają swoich najlepszych zawodów może życia, ale cały czas tutaj... Dobrze, że im ktoś stawia opór, prawda? Bo szli rundę po rundzie gładziutko, no to dla nich też taki turniej nie jest jakimś wyzwaniem. W tej chwili muszą się zmobilizować. Tak, no oni jeszcze dzisiaj jadą do Danii po tym Polish Open. Tam walczą o pozycje medalowe Ligi Duńskiej, przypomnijmy, Duńskiej Lidze. Zaraz po finałach już lecą do Danii. Także możemy sobie wyobrazić, jak żyją ci najlepsi sportowcy. Cały czas w drodze na walizka, przerwy między treningami, to są gry, podróże. No i będziemy mieli lotkę meczową. 20-14. No więc raczej nie będzie tutaj niespodzianki, ale jesteśmy... Mała sensacyjka była w postaci wygrania pierwszego seta. Tak, mała sensacyjka. Dobrze to określiłeś. Ale mieliśmy na pewno widowisko i jesteśmy zadowoleni, że... Mogliśmy dłużej oglądać zresztą najlepsze pary, tak? Dokładnie. No brawo. Zwycięstwo. Robert, dziękuję publiczności. Fajnie, dużo dzieci jest na trybunach, czyli tych najmłodszych adeptów badmintona, którzy mogą oglądać swoich idoli. No nie uważam się użyć takiego sformułowania. Widzieliśmy przez 2-3 dni, jak mnóstwo dzieci biegało, autografy były rozdawane, także bardzo fajna promocja dyscypliny. Na chwilę się z Państwem rozstajemy. Janek Rudziński i Jacek Jagodziński.